ksiądz zna postać Oskara Kolberga? Szanowny panie Janie redaktorze, słabiutko. Urodził się 22 lutego 1814 roku w miejscowości Przysucha. Zawdzięczamy mu zebranie wielu, wielu pieśni z terenu całego kraju. Co ludność na wsi jadła, w co się ubierała, jakie tańce wykonywała, jak wyglądały pogrzeby, jak wyglądały wesela i wszelkie uroczystości, na przykład dożynki. I taka ciekawostka, dzięki niemu znamy piosenkę Wlasko tak na płotak. Szczerze powiem, że od razu jak przyjdę do domu, to poczytam więcej, bo jakichś dokładnych szczegółów nie znam. Ale właśnie dzięki temu, że mnie zapytałeś, to skłoni mnie to do myślenia. Także ja jeszcze raz serdecznie witam, życzę miłego, sympatycznego pobytu. Mówi się, że Oskar Kolberg miłości do polskiej muzyki ludowej wyssał z mlekiem mamki Zuśki Wawrzek. Z okazji roku kolbergowskiego uczniowie tutaj wraz z nauczycielami języka polskiego, zajęć artystycznych wykonali taką wystawę związaną właśnie z Oskarem Kolbergiem. Ciekawe, jak długo trwało przygotowanie do tej wystawy? No muszę przyznać, że w tempie ekspresowym robiliśmy wszystko. A jak wam się żyje w Przysusze? Lubimy tu mieszkać, najbardziej lubimy rynek, spędzamy tam dużo czasu. Możemy spotkać się z przyjaciółmi, iść na kręgle, na basen, jest dużo fajnych miejsc. Niczego nam nie brakuje. Tak. Na rynku polskim urodził się Oskar Kolberg. Na górze tu mieszkał, sobie parę lat, kup lat jeszcze to było. To mnie nie było tutaj. Podobno ma tu gdzieś powstać pomnik Oskara Kolberga. Wiesz coś o tym? Tak, to nie będzie pomnik, tylko to będzie ławeczka. Będzie to właśnie jedno z upamiętnień Oskara Kolberga. Tak jest, będzie sobie tak! Fortepian wykonała warszawska firma Kral Zeidler. Nie, jest eksponatem. Klawiatura została wykonana z kości słoniowej. Zobaczcie, jak zużyta jest gama. Pieśni ludu polskiego. Podpisał bardzo dobrą umowę w Poznaniu, tak, na wydanie tego dzieła. 4 ostatnie lata życia spędził w Krakowie. Zmarł 3 czerwca 1890 roku, przeżywszy 76 lat. Na pomniku jest napis: Polskę całą przeszedł, lud poznał i ukochał, zwyczaje jego i pieśni w księgi złożył. W którym roku zostało założone Muzeum Kolberga i kto je założył? W 1974 roku w naszej miejscowości istniało społeczne muzeum Oskara Kolberga, natomiast to, w których dzisiaj Was gościmy, w takiej formie zostało otwarte w 1990 roku. Proszę Pani, co największego zawdzięczamy Kolbergowi? No przede wszystkim dokumentację XIX-wiecznej wsi, czyli opis tego, co robili nasi przodkowie. Żaden kraj nie ma takiej dokumentacji. Sięgają po nią dzisiaj nie tylko pracownicy uniwersytetów, ale też osoby prywatne, które chcą poznać kraj naszych przodków i sąsiadów. Bartosz, opowiedz nam coś o tym pięknym kościele w Przysusze. To jest kościół pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena i Ignatego Jololi. Jest on zbudowany w stylu klasycystycznym. Został on zbudowany w latach 1780-86 ze środków Fundacji Uczuli Dębińskiej. Został odrestaurowany w 1833 roku po pożarze jednej z wież.
Chciałbym w imieniu wszystkich przyjezdnych z Warszawy podziękować Pani za to, że odprowadziła Pani nas po szkole, po przy susze. Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia! Znajdujemy się na placu przed gmachem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kiedyś Oskar Kolberg uczęszczał do swego liceum. Młodzieńcze lata Oskara Kolberga przerwało powstanie listopadowe, a 2 listopada tego samego roku jego kolega z liceum wyemigrował do Paryża. Jesienią 1831 roku zmarł jego ojciec Juliusz Kolberg, który był profesorem w tym budynku. Czy pan wie, kim był Oskar Kolberg? Tak, czytałem o nim. To był bardzo wybitny poszukiwacz takiej ludowej kultury. On jeździł po Polsce, rozmawiał z ludźmi. Zbierał różne informacje o pieśniach ludowych, zapisywał to i zapisywał później i wydawał w formie książek, żeby uratować przed zapomnieniem. Przepraszam, czy wie pan coś o Oskarze Kolbergu? Może za dużo nie wiem, ale wiem tylko tyle, że był bardzo słynnym polskim etnografem, a kiedy chodziłem do szkoły muzycznej jeszcze wiele lat temu, to też słyszałem o tym, że on między innymi odkrywał stare pieśni właśnie z różnych miejsc w Polsce i spisywał je i gromadził. Dzięki temu możemy je teraz jeszcze znać. Tutaj w XIX wieku Oskar Kolberg wystawił swoją pierwszą sztukę pod tytułem Król Pasterzy. Był też wiele razy zapraszany u sławnych ludzi, żeby grał muzykę, często mazurki, a nawet muzykę Chopina, swojego kolegi z dzieciństwa. Znajdujemy się teraz przy budynku Warszawa Śródmieście. Kolberg, aby zapewnić sobie środki na utrzymanie, przez 12 lat pracował jako urzędnik w zarządzie kolei. Firmie Żelazna Kolej Warszawsko-Wiedeńska. Cześć, na jakim instrumencie grasz i co ci się w nim podoba? Na skrzypcach. No, no jak byłam mała, no to strasznie mi się spodobało, jak tak się rusza fajnie smyczek na strunach. No i dlatego chciałam na nim zacząć grać. Pani profesor, kto może uczęszczać do Państwowej Szkoły Muzycznej? Do Państwowej Szkoły Muzycznej mogą uczęszczać dzieci od 5 do 16 roku życia. W zasadzie każdy. Każdy może przyjść do szkoły. Czy może Pani profesor wymienić nam najbardziej znanych absolwentów tej szkoły? Słuchaj, no mamy bardzo wielu, po pierwsze bardzo wielu wspaniałych absolwentów, wielu nas odwiedza i dzisiaj, na dzisiejszym koncercie będzie gościł Nguyen Viet Trung. Powiedz nam, w jakich konkursach ostatnio uczestniczyłeś i jakie masz plany na przyszłość?
No, w tym roku byłem na dwóch konkursach. No, pierwszy to był zorganizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej. To był ten konkurs dla uczniów drugiego stopnia w klasie fortepianu. No i dostałem tam Grand Prix i pierwsze miejsce. No i drugi konkurs to był Młody Muzyk Roku 2014. Zorganizowany był przez TVP Kultura, no i dostałem się do finału, tam z różnych instrumentów, tam fortepian, trąbka, akordeon. Pozdrawiam szkołę podstawową nr 218 w Aninie.